który ujrzał łaskę Bożą. Który, gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Dzieje apostolskie, 11 rozdział, 23 werset. Syn pocieszenia. Józef, Żyd, urodzony na wyspie Cypr, zaczyna wierzyć w Jezusa Chrystusa Pana. Pierwsza wzmianka, jaką Biblia o nim czyni, dotyczy faktu, że sprzedaje on swoje pole, a uzyskany dochód przynosi apostołom. Pierwsi chrześcijanie w Jerozolimie mają bowiem wszystko wspólne i zasoby te są rozdzielane między wszystkich według potrzeb. Józef jest nie tylko wspaniałomyślnym chrześcijaninem, ale wyróżnia się także dobrymi relacjami z wiernymi. Dlatego już apostołowie nadali mu imię Barnaba, syn pocieszenia. Wykazuje on dużą empatię i potrafi w jasny sposób odpowiadać na pytania i problemy wiernych oraz dodawać im otuchy. Barnaba potrafi także łączyć serca, udowadnia to, gdy były prześladowca chrześcijan, Saul z Tarsu, próbuje nawiązać kontakt z wierzącymi w Jerozolimie. Wszyscy obawiają się Saula. Nie potrafią wyobrazić sobie tego, że zażarty niegdyś prześladowca stał się uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Barnaba podchodzi do niego i rozmawia z nim. W ten sposób z jednej strony udaje mu się uspokoić wiernych, a z drugiej pomóc Saulowi w przyjęciu do wspólnoty. Jakiś czas później do Jerozolimy dociera wiadomość. W Antiochii nastąpiło odrodzenie. Wielu uwierzyło w Jezusa Chrystusa Pana. Oczekiwalibyśmy, że to apostołowie będą umacniać tamtejszych wiernych i wyrażać swoje przywiązanie do nich. Jednakże to Barnaba zostaje tam posłany. Barnaba tam zostaje wysłany. Ponownie występuje jako syn pocieszenia, gorąco zachęcając wiernych, aby całym sercem trwali przy Panu. Tak wiele wiara w Jezusa Chrystusa może zmienić w życiu człowieka. Syn pocieszenia, który, gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Dzieje apostolskie, 11 rozdział, 23 werset.